Minęła godzina 18, czas na aktualne informacje Echo 24. Łukasz Kocur, witam Państwa i zapraszam. We wrocławskich autobusach, a także tramwajach pojawiły się w minionym tygodniu reklamy sugerujące, że szczepionki przeciw HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego, mogą powodować bezpłodność. Natomiast z początkiem tego tygodnia, po alarmie partii Razem z Wrocławia, MPK zapowiedział zaprzestanie emisji tych spotów. Nieuzasadniony naukowo strach przed szczepieniami może mieć katastrofalne skutki, czego dowodem może być na przykład nowa epidemia odry w Europie. W ubiegłym roku, 2017, zarejestrowano blisko czterokrotnie więcej zachorowań na tę chorobę niż jeszcze rok wcześniej. Dlatego też wrocławscy społecznicy zapowiedzieli również złożenie do magistratu pisma z apelem o wprowadzenie do regulaminu MPK Wrocław zasady zakazującej reklam godzących w zdrowie publiczne. A Bartłomiej Ciążyński, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej we Wrocławiu, również dziś w trosce o zdrowie dzieci pozostających pod opieką w żłobkach należących do wrocławskiego zespołu żłobków, zwrócił się do prezydenta miasta Rafała Dutkiewicza z pisemną prośbą o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia do zasad rekrutacji kryterium, które dotyczy zaszczepienia małego dziecka zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. Według radnego powinno to być także jednym z kryteriów przyjęcia dziecka do publicznego żłobka we Wrocławiu. Dziś także powiemy Państwu o wręczonych w tym tygodniu medalach prezydenta Wrocławia Merito de Wratislavia, czyli zasłużony dla Wrocławia, które otrzymali profesor doktor habilitowany Andrzej Zawada, a także profesor Stanisław Bereś. To odznaczenie przyznawane za szczególny wkład w budowanie wspólnoty samorządowej, akademickiej, a także literackiej, wybitnym dziennikarzom, a także literatom ze stolicy Dolnego Śląska. Ponadto przy tym wydarzeniu Towarzystwo Miłośników Wrocławia w ramach 16 edycji Wrocławskiej Księgi Pamięci uhonorowało również doktora Jędrzeja Morawieckiego diamentem Wrocławia. We współpracy z mieszkańcami Stowarzyszenie Nowy Wrocław chce stworzyć sieć wyodrębnionych miejsc na mapie naszego miasta Wrocławia, które będzie pozwalało na legalne malowanie graffiti w stolicy Dolnego Śląska. Miejsca te mają być przyjazne ulicznym artystom. Na przykładzie australijskiego Sydney można również we Wrocławiu walczyć z takim nielegalnym malowaniem na ścianach budynków użyteczności publicznej, na przykład przy pomocy specjalnych czujników sprayu. O tym już więcej za chwilę także w informacjach. Zdaniem działaczy partii Razem we Wrocławiu od jakiegoś czasu mamy do czynienia z tak zwaną propagandą antyszczepionkową, której skutki mogą okazać się tragiczne, jeśli chodzi o zdrowie mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Okazało się, że nasze miejskie MPK reklamowało antyszczepionkowców na swoich telewizorach, w radiach, w tramwajach i w autobusach. Na szczęście po naszej interwencji szybko zostało to zdjęte. Jednak to przyjmujemy oczywiście z bardzo dużym zadowoleniem, natomiast uważamy, że to nie wystarczy. Członkowie partii Razem zwracają się w tej sprawie do władz miasta i MPK. Ich zdaniem urzędnicy i miejski przewoźnik mogą zadbać o to, by antyszczepionkowa propaganda już nigdy więcej nie pojawiła się na terenie Wrocławia. Rolą władz miasta nie jest tylko zarządzanie nim. Jest także dbanie o zdrowie publiczne i o dobrostan wszystkich mieszkanek i mieszkańców Wrocławia. Dlatego partia Razem, ciesząc się, z radością przyjmując tą informację, że MPK wycofało się z tych antyszczepionkowych kłamstw, apeluje, aby MPK jako spółka miejska wprowadziło do swojego regulaminu kategoryczną zasadę, która uniemożliwiałaby propagowanie materiałów i treści, które szkodzą zdrowiu publicznemu. Magistrat od lat finansuje szczepienia przeciwko HPV, co oznacza, że miasto nie utożsamia się z kampanią, która pojawiła się w miejskich środkach komunikacji. Takie treści pociągają za sobą negatywne konsekwencje, twierdzą działacze partii Razem. Antyszczepionkowe podejście twierdzące wbrew faktom, wbrew nauce, że szczepionki szkodzą, co prowadzi do bardzo skrajnych i drastycznych rezultatów w postaci zwiększonych epidemii, na przykład odry, jak również zagrożenia dla życia, zdrowia, zwłaszcza dzieci, jak również dorosłych. Chociaż szczepionki są najtańszym, najbardziej sprawdzonym i najprostszym sposobem zapobiegania tego rodzaju rzeczom.
O tym, jak ważne są szczepienia, wiedzą także przedstawiciele wrocławskiego SLD. Proponują oni nowe kryteria, jakie ich zdaniem należy brać pod uwagę podczas rekrutacji dzieci do żłobków. Proponujemy, żeby przy rekrutacji do żłobków publicznych, czyli we wrocławskim zasobie żłobków, był element, było kryterium przedstawienia zaświadczenia. Po prostu, jeżeli rodzic przedstawi zaświadczenie o tym, że jego pociecha jest zaszczepiona na szczepienia obowiązkowe, będzie miał znacznie większą szansę na przyjęcie tego swojej pociechy, swojego dziecka do żłobka. Piotr Błachut, Echo 24. To właśnie na tych korytarzach, proszę Państwa, chodziłem jako student Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Dziennikarstwa na zajęcia do profesora Stanisława Beresia, wybitnego dydaktyka i twórcy wielu książek. Teraz otrzymał nagrodę, medal od miasta Wrocławia. Więcej o nagrodzie oraz o innych nagrodzonych już za chwilę. Łukasz Ciona, serdecznie zapraszam. Stanisław Bereś to żywa legenda w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wcześniej pracował w Instytucie Filologii Polskiej UWR w latach 1973-2003, w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w latach 1979-87 oraz na Uniwersytecie Charles de Gaulle Lille we Francji w latach 87-93. W latach 1996-2011 był redaktorem telewizyjnych wiadomości literackich w Telewizji Polskiej. Zawsze wymagający i pracowity. Opublikował kilkadziesiąt książek. Jest prawdziwym mistrzem sztuki wywiadu. Jak mówi, medal od prezydenta Wrocławia jest ważny, ale nie dla medali się pracuje. Ludzie to sobie wyobrażają, że otrzymać medal albo order to jest jakiś straszny zaszczyt. A ja podejrzewam, że to jest tak, jak mój ojciec mawiał świętej pamięci, że order, synu, to ci dają wtedy, jak nie chcą ci dać nagrody finansowej. Przyjemność jest taka, że jest to wrocławska nagroda. No ja się tu urodziłem, Wrocław dużo dla mnie znaczy i parę książek jest związanych z tematem wrocławskim, więc w tym sensie jest to przyjemność. Profesor Stanisław Bereś plany ma ambitne. No dwie książki muszę napisać w tym roku i tak zwlekam z podpisaniem umów, bo się tego trochę obawiam, bo napisać dwie, a już mamy prawie marzec, to jest niedużo czasu. Pierwsza z nich to ma jest korespondencja Rafała Wojaczka, mnóstwo listów w ogóle nieznanych, nigdy nie drukowanych, przynajmniej od trzech kobiet, całe serie listów, których chyba nikt nie czytał. Medalem od prezydenta Wrocławia uhonorowany został także wybitny literaturoznawca pracujący w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Andrzej Zawada. Jak mówi Łukasz Śmigiel, wychowanek profesora Beresia, obecnie doktor na Instytucie Dziennikarstwa, to prawdziwi mentorzy młodych dziennikarzy i naukowców. Profesor jest takim człowiekiem, który naprawdę inspiruje. To jest nie tylko mistrz rozmowy, to nie tylko ogromny, wielki praktyk, jeżeli chodzi o media, o dziennikarstwo, ale też wspaniały badacz i naukowiec. To jest człowiek, po którego wykładzie czy zajęciach naprawdę wychodzi się uśmiechniętym i wraca się do domu z taką myślą, rety, no to chyba rzeczywiście zajrzę do tej książki, o której była opowieść na tych zajęciach. Jesteśmy dumni z naszej kadry naukowej, mówi dr Paweł Urbaniak, zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. To przede wszystkim powód do dumy, tak? Dwóch naszych kolegów instytutowych. We Wrocławiu praktycznie nie znajdziemy miejsca, gdzie nie zauważymy tak zwanych bohomazów, czyli pseudograffiti, którym wojnę wypowiadają miejsca aktywiści, a razem ze mną Mateusz Żak ze Stowarzyszenia Nowy Wrocław. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie Mateuszu, jak aktywiści chcą rozwiązać problem bohomazów we Wrocławiu? Przede wszystkim problem bohomazów dotyczy całego we Wrocławiu. My akurat znajdujemy się przy ulicy Kasprowicza. Nawet bohomazy pojawiły się w miejsce kultu, bo to jest mur przy parafii świętego Antoniego, ale nie tylko. Na przystankach autobusowych, na murach,
na zabytkowych kamienicach. Aby ten preceder zatrzymać, chcemy, aby miasto wyznaczyło przy współpracy z wrocławskim street artem, ale też z radnymi osiedlowymi, ponieważ oni najlepiej wiedzą, gdzie takie przestrzenie się znajdują, miejsca we Wrocławiu, gdzie będzie można legalnie malować. Zarówno to będą mogły się pojawiać różne, dajmy na to bazgroły, ale też miejsca takich murali, bo tutaj na przykład parę lat temu na Nadodrzu pojawiło się bardzo dużo bardzo interesujących murali odwołujących się do historii Nadodrza. Chcielibyśmy, żeby również na przykład były murale odwołujące się do bitwy na Przympolu, która była w 1109 roku pomiędzy Bolesławem Krzywoustym i Henrykiem V, czy chociażby do kolejki wąskotorowej najdłuższej na Dolnym Śląsku, która się znajdowała w latach 90. z Nadodrza do Milicza. Przede wszystkim uważamy, że należy wyznaczyć taką przestrzeń pod właśnie murale, pod przestrzeń artystyczną. Panie Mateuszu, a co zrobimy z tymi, którzy nie będą chcieli współpracować przy dbaniu o piękny Wrocław, przy tworzeniu pięknego miasta i nadal będą tam nielegalnie gdzieś malować, powiedzmy to pseudo-graffiti? Przede wszystkim w ramach właśnie tej przestrzeni chcemy skonstruować taki portal przy współpracy z miastem, gdzie będzie można zobaczyć, gdzie legalnie można malować, ale wiadomo, że zawsze się znajdą takie osoby, które nadal będą niszczyć tą przestrzeń, gdyż one uważają, że to jest pewien taki sport. Niszczenie właśnie i uciekanie przed policją, przed strażą miejską. I po pierwsze musimy te osoby wyłapać. Co zrobić, żeby wyłapać? Na nowych elewacjach powinny się pojawiać czujniki sprayu, tak jak to się dzieje na przykład w Australii. Wtedy złapiemy taką osobę na gorącym uczynku. Również chcemy, aby te osoby, które zostaną wyłapane, i tutaj trzeba zawiązać współpracę lepszą pomiędzy Urzędem Miasta, pomiędzy Strażą Miejską, ale też pomiędzy Policją Kryminalną. To się właśnie sprawdziło w Krakowie, kiedy bohomazy pojawiły się na sukiennicach. To te osoby, to są głównie osoby w przedziale wiekowym 18-21 lat i osoby, nawet jeśli nałożymy kary finansowe, to one nie zapłacą, no bo nie mają z czego. Dlatego chcemy, żeby odpracowywały w postaci czyszczenia bohomazów, tak żeby to nie kolidowało z nauką przez 2-3 miesiące wakacji. Dziękuję serdecznie za rozmowę, a o bohomazach we Wrocławiu i o tym, jak zapobiegać temu, żeby takie bohomazy powstawały, rozmawiałem z Mateuszem Żakiem ze Stowarzyszenia Nowy Wrocław. A co przed nami? Reporter Łukasz Ciona rozmawiał dziś także z trenerem piłkarskiego Śląska Wrocław, Tadeuszem Pawłowskim, przed spotkaniem z Lechem Poznań. To będzie na pewno trudny rywal dla Wrocławian, ale klub przypomina, że ani Tadeusz Pawłowski, ani trener Nenad Bielica nie muszą martwić się zawieszeniami za kartki swoich graczy, więc walka o 3 punkty będzie jak najbardziej realna dla Wrocławian. Obaj trenerzy mogą przecież w Poznaniu skorzystać ze wszystkich zdrowych graczy, których mają teraz w kadrze. Mecz Lech Poznań, Śląsk Wrocław w najbliższą środę o godzinie 20:30 na stadionie Inea w Poznaniu. A Wrocławski Dom Literatury wraz z Teatrem Kapitol, a także infopunktem Barbara we Wrocławiu tej zimy włączyli się po raz kolejny do akcji Wymiana Ciepła. W przejściu Garncarskim, a także przy ulicy Piłsudskiego i przy ulicy Świdnickiej stoją cały czas wieszaki z ciepłą odzieżą. Szczególnie teraz przy tak niskich temperaturach, proszę Państwa, ale także przecież sporych mrozach we Wrocławiu można zostawić w tych wspomnianych miejscach zbędne zimowe ubrania i przy okazji pomóc potrzebującym. O tym już za chwilę więcej w materiale Piotra Błachuta. A na koniec serwisu informacyjnego sprawdzimy także, co słychać w Operze Wrocławskiej na chwilę dosłownie przed oficjalną premierą Romeo i Julii Sergiusza Prokofiewa. Obok baletów Piotra Czajkowskiego to właśnie Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa wpisuje się złotymi zgłoskami w historię baletu. Z nami jest trener Śląska Wrocław Tadeusz Pawłowski przed arcytrudnym i arcymroźnym meczem z Lechem Poznań w Poznaniu. Witam serdecznie, panie trenerze. Co będzie kluczem, żeby wywieźć punkty z Poznania? No myślę, że przede wszystkim musimy wyjść dużo spokojniej niż na Górnika, bo naprawdę było dużo nerwowości, szczególnie w pierwszych 15 minutach Górnik stworzył sobie za dużo sytuacji bramkowym. Drugą taką rzeczą utrzymanie się przy piłce, umiejętność utrzymania piłki na połowie przeciwnika. No i przede wszystkim stworzenie sobie sytuacji bramkowych, których nam w meczu z Górnikiem zabrakło albo było za mało. Na pewno pogoda też, bo przewidujemy minus 18 stopni, ale myślę, że tutaj już na ten temat nie chciałbym się wypowiadać. Od strony sportowej na pewno musimy zagrać lepszy mecz niż przeciwko Górnikowi Zabrze. Będziemy mieli nowego zawodnika, Mateusza Cholewiaka ze Stali Mielec. Bardzo wysoki, bardzo silny pomocnik. W jaki sposób może pomóc Śląskowi Wrocław?
No już wiadomo, że mamy na skrzydłach dużo kontuzji, bo i Kosecki, i Madej, i Mak, także tam mamy bardzo małe pole manewru, dlatego bardzo liczę, że jeżeli te wszystkie formalności dzisiaj zostaną dopięte, będzie to chłopak, który będzie wzmocnieniem na Śląsk, dla Śląska Wrocław, da nam jakość, no i przede wszystkim umiejący strzelać bramki, takich nam zawodników potrzeba. Bardzo dziękuję panie trenerze. Jeszcze na koniec, jak ważna jest psychika, bo udało się, było to 1-1 z Górnikiem, no i teraz na tym dobrym prognostyku warto byłoby zbudować coś więcej właśnie w Poznaniu, a Lech jest w dołku. Tak, na pewno Lech przegrał kolejny mecz na wyjeździe, jest wiele, wiele dyskusji, bo Lech gra na dzień dzisiejszy bardzo dobrze w domu, wszystko wygrywa w Poznaniu, natomiast przegrywa mecze wyjazdowe, ale kiedyś te wszystkie pasy się kończą, ja chciałbym, żebyśmy zagrali bardzo dobry mecz na wyjeździe i zdobyli punkty, ale żeby stracił te punkty u siebie w domu. Bardzo dziękuję panie trenerze, no to zobaczymy. Wierzymy w piłkarzy Śląska, że będą taką bandą trenera Tadeusza Pawłowskiego i chociaż nikt na nich nie liczy, to w tej mroźnej bitwie to oni będą w Poznaniu górą. Dla Echo 24 Łukasz Ciela. We Wrocławiu trwa akcja wymiany ciepła, która miała zakończyć się w tym tygodniu, ale ze względu na towarzyszące nam mrozy zostanie przedłużona jeszcze o kilka dni, co oznacza, że mają Państwo więcej czasu na to, by podzielić się z potrzebującymi ciepłą odzieżą, która w ten zimowy czas może okazać się na wagę złota. Bardzo warto zostawiać u nas rzeczy. Teraz jest ta potrzeba wyjątkowa, ponieważ no, mamy mrozy, od których się trochę odzwyczailiśmy. Więc zachęcamy wrocławian, żeby przynosili do nas swoje ciepłe rzeczy, które mogą się jeszcze przydać innym osobom. W przejściu Garncarskim 2 pod Wrocławskim Domem Literatury stoi wieszak. Można po prostu przyjść, powiesić swoje rzeczy i mogą one się przydać innym osobom. Zachęcamy do przynoszenia przede wszystkim ciepłych ubrań, czyli kurtek, swetrów, płaszczy. Bardzo prosimy, żeby troszkę sprzątać swoje szafy i opróżniać rzeczy, które nie są już nam potrzebne, ale żeby też to robić z głową, czyli przynosić faktycznie rzeczy zimowe i takie, które są w stanie dobrym. Ta edycja zdecydowanie cieszy się większym powodzeniem niż zeszłoroczna, ponieważ robimy to już drugi raz. Bardzo dużo ciepłych rzeczy w bardzo dobrym stanie, wiele kurtek, wiele płaszczy. Od samego początku trwania akcji, czyli od stycznia pojawiło się u nas i też jakby nie chomikujemy tych rzeczy, wszystko jest wieszane na bieżąco i rzeczy na bieżąco schodziły, czyli była taka potrzeba. Jesteśmy bardzo elastyczni, nie mamy konkretnej daty, kiedy kończymy akcję. Na pewno do końca mrozów będzie jeszcze dostępny wieszak i czekamy na potrzebujących. Romeo i Julia w Operze Wrocławskiej już 2 marca. Fantastyczna historia, którą można opowiedzieć na milion sposobów. A jak opowiedzieli ją artyści wrocławscy? O tym porozmawiamy z choreografem, panem Jackiem Tyskim. Witam serdecznie. Panie Jacku, jak można opowiedzieć tę historię tak, żeby była ona interesująca dla widzów? Ja myślę, że balet w ogóle jest interesujący dla widzów. Naszym instrumentem jest nasze ciało, więc te dźwięki wydobywają się poprzez konkretne ruchy, również mise-en-scène oczywiście, bo tam jest dużo aktorstwa w całym tym dziele. Całą historię narzuca już nam tak naprawdę utwór Prokofiewa. Oczywiście z kilkoma moimi zmianami, raczej może nie zmianami, lecz dostosowaniem, dostosowałem tą choreografię, tą reżyserię do naszego zespołu. No i mam nadzieję, że każdy, kto przyjdzie, wyniesie coś dla siebie. Precyzja jest, prawda, ważna, tak mi się wydaje w balecie i oddanie emocji poprzez taniec, to jest też druga rzecz bardzo ważna. No precyzja to fundament, technika to fundament baletowy, a przy okazji przeżycia, no i jest to historia taka, a nie inna, więc mam nadzieję, że tancerze zostaną na wysokości zadania i wszyscy wyjdziemy z gęsią skórką na rękach. Bardzo dziękuję. No cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić wszystkich wrocławian na spektakl dla Echo 24 Łukasz Ciona.
To wszystko na teraz. W informacjach Echo 24 ja zapraszam Państwa także do nadsyłania do naszej redakcji 7 dni w tygodniu ważnych dla Państwa informacji, którymi zajmie się nasz zespół redakcyjny. Czekamy na filmy, zapytania czy nawet wskazówki do działania w Państwa sąsiedztwie pod adresem kontakt@echo24.tv. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Kolejne informacje już jutro również po godzinie 18. Do zobaczenia.